Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzisiaj krótko, ponieważ mamy dzisiaj 13 października 2020 roku. Jest wtorek i niestety mamy dzisiaj 5068 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Co poza tym? A poza tym Jarosław Kaczyński zapowiada weto Polski w sprawie budżetu unijnego i chodzi oczywiście o praworządność. Co na to opozycja? No cóż. Opozycja tymczasem zajęta jest w Senacie piątką dla zwierząt oraz przygotowuje się do zapowiedzianych na wczesne popołudnie konsultacji z rządem Mateusza Morawieckiego. Tymczasem na ulicach Warszawy protestujący rolnicy zapowiadają upadek rządu PiS. Zapraszam. No właśnie, dzisiaj w jednym z prasowych wywiadów Jarosław Kaczyński był łaskaw zapowiedzieć, że Polska nie ugnie się przed europejskim szantażem, nie da sobie narzucić jakichś obcych norm kulturowych, będziemy bronić własnej tożsamości, własnej wiary, własnego chrześcijaństwa i zawetujemy w związku z tym budżet unijny, o ile tylko unijni biurokraci będą usiłowali w dalszym ciągu wymuszać na nas coś, co sami uważają za stosowne. No, powiedziałbym, nie jest to nic dziwnego, i przestrzegałbym przed bagatelizowaniem takich ruchów ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest i nigdy nie była prawda, że wsłuchany w sondaże Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość cofną się przed opinią Polaków, którzy jakoś jednak wysoce sobie cenią przynależność do Unii Europejskiej. Nie tylko zresztą z powodów finansowych, ale te względy są ważne. To nie jest tak, szanowni państwo, że beneficjenci 500+ cofną się przed oczywistym szaleństwem, jakim byłoby opuszczenie struktur Unii Europejskiej. Tu zupełnie o co innego chodzi. Tu chodzi naprawdę o obronę tych fundamentalnych polskich, polsko-katolickich wartości. Będziemy ich bronić, jak broniliśmy kiedyś Częstochowy. Niejedno zniesiemy i niejedno wytrzymamy. Nic na to nie poradzimy prawdopodobnie, co wygaduje w tej sprawie Jarosław Kaczyński. Natomiast interesujące pytanie brzmi, jaka powinna być i jaka będzie odpowiedź opozycji. No, szczerze mówiąc, nie spodziewam się wiele, natomiast czego bym oczekiwał, gdybym miał sobie pomarzyć. No, gdybym miał marzyć, to oczekiwałbym zdecydowanej, stanowczej i natychmiastowej odmowy udziału w tej farsie, jaką jest polski parlament. Po co tam przychodzić i po co zajmować się czymkolwiek, skoro właśnie Kaczyński jawnie zapowiada poparcie dla deptania polskiej praworządności, jawnie zapowiada polexit. Wczoraj stało się z panią sędzią Morawiec to, co się stało. No to jest oczywiście kolejne raptem wydarzenie w ciągu podobnych zdarzeń. O czym tu w ogóle rozmawiać i z kim? Po co chodzić na jakiekolwiek konsultacje? Zażądałbym równocześnie od przeciwnika technicznego rządu, który zajmuje się wyłącznie walką z pandemią i wyłącznie z kryzysem, który po pandemii niewątpliwie nadejdzie. Takiego rządu z udziałem opozycji, ten udział bym zadeklarował bardzo lojalnie, pod warunkiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który zawiesza wszystko inne w polskiej polityce, a zwłaszcza gmeranie w ustroju. No tego bym zażądał i wyszedłbym z parlamentu. Nie brałbym udziału w tych dzisiejszych konsultacjach, póki ta sprawa się nie wyjaśni. Nie bardzo rozumiem, jakie interesy ma do stracenia polska opozycja. Bo przepraszam bardzo, ale nie chce mi się wierzyć, by to rzeczywiście troska o dobrostan zwierząt powodowała obecność tych państwa w parlamencie, ani żadna z innych spraw, nad którymi nasi parlamentarzyści się pochylają. No i skoro już jesteśmy przy marzeniach, to chciałbym wypowiedzieć kolejne. Wczoraj wspominałem o wywiadzie z panem profesorem Bednarkiem dotyczącym koronawirusa i o tych postulowanych przezeń przesiewowych badaniach, które nie są
wykonywane. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej kolejny interesujący tekst o roli tych super roznosicieli koronawirusa, która zdaniem polskich naukowców okazuje się kluczowa. Otóż zmagamy się przede wszystkim z tym, że polityka władz polskiego rządu w sprawie tej epidemii jest przede wszystkim kompletnie niewiarygodna. Dlaczego by nie powołać przy Senacie zespołu ekspertów, którego głos byłby słyszany, a w razie czego mógłby być wzmacniany orędziami pana marszałka Grodzkiego, do których, jak pamiętamy, ma prawo w TVP. Dlaczego by nie wyposażyć tego zespołu w środki na badania, o których wczoraj wspominał pan profesor Bednarek i które można by było uzupełnić o te prace naukowców, o których Gazeta Wyborcza wspomina dzisiaj. Dlaczego ten zespół ekspertów nie mógłby wydawać rekomendacji nam, zwykłym obywatelom i potencjalnym ofiarom tego koronawirusa, ale również lekarzom rodzinnym, którzy oczywiście nie musieliby de jure tych rekomendacji słuchać i wypełniać, ale może mocą autorytetu taki senacki zespół zdołałby do tych wszystkich ludzi przemówić. Wczoraj również wspominałem o kolejnym tekście w Gazecie Wyborczej dotyczącym edukacji domowej. To jest taka ścieżka formalna, która otwiera możliwość wszystkich możliwych działań samorządom oraz ewentualnie samoorganizującym się rodzicom, ale na wsparcie samorządów przede wszystkim bym liczył. Samorządy mogą być organami założycielskimi takich szkół, które funkcjonują de jure, mogą też de facto w ramach edukacji domowej, ale mogą organizować sobie zajęcia w dowolny sposób, taki, którego chcą lokalne wspólnoty i taki, którego chcą dla swoich dzieci rodzice, albo być może wreszcie same dzieci. Sławomir Broniarz zapowiadał protesty uczniowskie w szkołach. Ja uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Protesty i strajki szkolne już ćwiczyliśmy za rządów PiS-u, były nieskuteczne. Ja uważam, że samorząd nauczycieli to jest takie coś, co powinno przejąć władzę w szkole i powinien przejąć sprawy we własne ręce przy współpracy samorządów terytorialnych, tam, gdzie na tę współpracę możemy liczyć. Nie jesteśmy skazani na biadolenie tylko, jaka ta władza PiS jest zła. Możemy spróbować po prostu wziąć te sprawy we własne ręce. Czemu nie? No i mamy oczywiście protesty rolników w Warszawie. Do tych protestów dołączyli przedsiębiorcy, jak się przedstawia Paweł Tanajno. No, dołącza też Konfederacja. Wspólnota postulatów jest tutaj naturalna i zrozumiała. Dołącza, no, w skrócie mówiąc, całe to szemrane towarzystwo. Rolnicy są przy tym koronasceptyczni, jak łatwo się domyślić. No więc mamy w zasadzie komplet. Tylko tyle, że jakaś refleksja powinna nam towarzyszyć, jeśli decydujemy się, patrząc z wyższością na tych ludzi, podobnie jak antymaseczkowców, którzy no, ewidentnie nie mają racji, których w związku z tym zostawiamy sam na sam. Z Pawłem Tanajną, z parlamentarzystami Konfederacji, no i czasami z policją i jej represjami, nierzadko brutalnymi. Co by nie mówić, prawa obu tych środowisk, mówię o i rolnikach, i o antymaseczkowcach, są w Polsce łamane, niezależnie od tego, że ci ludzie nie mają racji. I jeżeli cieszymy się z tego, że prawa tych ludzi są łamane w imię racji, które sami uznajemy za słuszne, no to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że tak samo myślą zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości o naszych prawach, które łamią też dlatego oczywiście, że bronią świętych polskich spraw. No i przede wszystkim warto sobie postawić pytanie, jakie my mamy właściwie moralne prawo oczekiwać od tych ludzi, od tych środowisk, jakiegokolwiek poszanowania dla reguł prawa, dla konstytucji, dla idei praworządności, skoro właśnie wobec bezprawia zostawiamy tych ludzi sam na sam z Pawłem Tanajną, z posłami Konfederacji i z szarżującą od czasu do czasu, no daj Boże nie dzisiaj, policją. Tak się, proszę Państwa, demokratycznej rewolucji nie robi. Dziękuję bardzo.